Mojang! Mieliście jedno bardzo proste zadanie. I nawet tak prostej rzeczy nie udało wam się dotrzymać do soboty, do prezentacji na Mineconie. Moi drodzy, cała zapowiedź aktualizacji wyciekła znowu. Tym razem za sprawą screenów i szczegółów. Niestety, oglądanie Mineconu w sobotę troszkę traci sens, choć wciąż was zapraszam na coroczne oglądanie, ze względu na to, byśmy mogli zobaczyć gameplaye z nowej zawartości, bo dzisiaj będą to tylko lub aż screeny. Zostawcie łapkę w górę, niech to się niesie po YouTubie, dzięki czemu więcej osób dowie się, co będzie w najnowszym Minecrafcie, najpewniej 1.22, a ci, którzy nie za bardzo lubią Mojang, będą mieli kolejny powód, żeby móc się z nich pośmiać. Ja ich lubię, ale nie ukrywam, to jest po prostu śmieszne. Śmiech przez łzy, nie będę ukrywał. Zapraszam. Jest to już kolejny film na kanale dotyczący wycieków. Średnio pojawia się jeden dziennie. Wczoraj informowałem was o tym, iż teoria o End Update jest możliwa. Niestety dzisiaj cała teoria legnie w gruzach, ponieważ End Update na pewno nie będzie częścią najnowszego Minecrafta. Do tego, tak jak wczoraj, byłem niemal pewny, że wycieki są kontrolowane przez Mojang, no bo po tylu latach prowadzenia firmy raczej nikt nie popełniłby tak błahego błędu, by stronę, która jest gotowa, na chwilkę zmienić na taką, która gotowa nie powinna być i powinniśmy ją dopiero widzieć po zakończeniu całej imprezy. Ale to, co dzisiaj wyciekło, no nie jest możliwe, żeby było zaplanowane. Zaryzykuję stwierdzenie, że to wszystko świadczy o amatorszczyźnie Mojangu. Zatem, moi drodzy, ja spróbuję zachować się wręcz przeciwnie i w profesjonalny sposób zaprezentuję wam wszystko, co wiemy. Oto przed wami nowy mob, The Creaking. Jak widzicie, jest to mob szary, z pomarańczowymi, albo i nawet bardziej żółtymi oczami w odpowiednim układzie, o czym informowałem was już w odcinku poprzednim. Wygląd moba ewidentnie bazowany jest na nowym drewnie występującym w biomie, do którego za chwilkę wrócimy. Zauważcie, jak wygląda jego głowa. Jest cienka i składa się jakby z kory, gdzie z górnej części widzimy niejako słoje. Kolorystyka tegoż moba ewidentnie będzie wpływała na maskowanie się go w całym biomie, dzięki czemu będzie zapewne całkiem ciekawym wyzwaniem. Poniżej głowy również mamy jego tułów, który ewidentnie przypomina małe kłody drewna. Patrząc na bardzo cienkie ręce oraz nogi, widzimy, że są one pokryte jakąś naroślą. Widzimy, że mob będzie wysoki, najprawdopodobniej wzrostu Endermana. W porównaniu do modelu gracza, który ma prawie dwie kratki wysokości, tutaj śmiało można zaryzykować, że będą to albo prawie, albo niemal równe trzy kratki wysokości. I niejako potwierdzenie tego widzimy na screenie kolejnym, gdzie The Creaking znajduje się obok budynku. Patrząc na moba oraz na bloki, z których owy budynek się składa, ewidentnie widzimy, że będą to trzy kratki. Ale wygląd to nie jest jedyna rzecz, którą nam udostępniono wraz z tym wyciekiem, ponieważ wiemy, jak The Creaking będzie działał. Mob niejako będzie całkowitym przeciwieństwem Endermana. Będzie nas atakował tylko wtedy, gdy nie będziemy się na niego patrzeć. Zatem, tak jak wspomniany Enderman będzie nas atakował, gdy będziemy się na niego patrzeć, bo mu się to bardzo nie podoba, tak spojrzenie na tego moba będzie powodowało niejako spokój. Dlatego próbując uciekać przed nim, będziemy dopiero przez niego atakowani. Nie wiemy niestety, czy będzie zadawał nam dużo obrażenia, czy może będzie raczej mobem, który nie będzie specjalnym wyzwaniem. Jednak trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawa mechanika, której w Minecraft jeszcze nie było. Chcemy być bezpieczni? Musimy się na takiego moba patrzeć. Pytanko również, ile takich mobów w biomie będzie, bo jeżeli będzie jeden na spory obszar, to faktycznie walka, tudzież brak z niej, będzie dosyć ciekawe. Jednak jeżeli będzie kilka mobów, to byłoby to troszeczkę trudne, gdyż skupiając wzrok na jednym, pozostałe mogłyby nas zaatakować. To moja teoria, ale myślę, że twórcy mogliby to zrobić na zasadzie ilości graczy w biomie. Jeżeli gramy na singlu, to będzie to tylko jeden mob, przynajmniej do momentu zabicia go i zespawnowania się kolejnego. W przypadku multiplayer mogłoby to działać na zasadzie ilości graczy w danym biomie, czyli jeżeli będzie 5 graczy, to jest szansa na pojawienie się 5 różnych sztuk mobów. Przejdźmy teraz do biomu. Pale Garden to będzie biom generujący się normalnie w Overworldzie, podobnie jak na przykład ciemny las z wersji 1.7. Dowiedzieliśmy się, jak on wygląda wygenerowany i faktycznie mocno kojarzy się z ciemnym lasem, bo chociażby sam układ korony drzew bardzo temu biomu odpowiada. Największa różnica, jaka na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy, to jest kolor trawy i samych liści. Są zgodnie z nazwą biomu blade. Wnioskując ze screenów, będzie to niemal ten sam kształt drzewa, który pojawia się we wspomnianym przed chwilą ciemnym lesie. Trochę szkoda, bo uważam, iż taki inny biom od wszystkich istniejących w grze zasługuje na całkowicie inny również kształt drzewa. Teraz będziemy mieli po prostu niejako wariant blady ciemnego drzewa. Tak jak mamy na przykład ciemny dąb, tak tutaj najprawdopodobniej będzie blady dąb. Zapisujcie, bo podejrzewam, że jutro wszystko stanie się jasne. Oprócz tego mamy warianty rzeczy już istniejących. Będzie nowy blady mech, będziemy mieli blade zwisające rośliny z drzew, a także coś w rodzaju nederowych krętorośli, czyli pionowych lian występujących w lesie w nederze. Co do desek i wyrobów, możemy zobaczyć, jak wyglądają deski, wersja okorowana, a także takie wyroby jak chociażby trapdory. Jest jeszcze jedna rzecz. Serce moba, czyli The Creaking Heart, nie będzie to przedmiot, a zwykły blok możliwy do postawienia. Co bardzo interesujące, ten blok będzie mógł spawnować nowe moby, jeżeli zostanie postawiony między dwoma nowymi blokami drewna, które pojawią się oczywiście w aktualizacji. I twórcy w fantastyczny sposób to zwizualizowali. Blok wydaje się wyglądać całkiem interesująco, jak zwykłe drewno, ale z jakąś, być może, palącą się w środku częścią. Na tym też screenie widzimy w tle bardziej dokładnie nowe drzewo, które faktycznie przypomina to z ciemnego lasu, a poniżej latarni dusz mamy świecące się oczy moba, co wygląda, trzeba przyznać, klimatycznie. I wychodzi na to, że to wszystko z tej aktualizacji, która zostanie zapowiedziana nam w sobotę. Rok czekania na wariant ciemnego lasu, wariant drzewa z ciemnego lasu, wariant kolorystyczny bloków desek, fajnie zaprojektowanego moba i zapomniałem o czymś? Chyba wszystko. Rok, czekaliśmy na to rok. Z pozytywnych rzeczy zobaczymy Jeba na Mineconie, bo na jednym ze screenów faktycznie jego okienko było widoczne. Mam nadzieję, że warto będzie obejrzeć ten Minecon i dowiemy się więcej szczegółów, ale to co wiemy teraz ewidentnie wskazuje na to, że w tym roku end update nie dostaniemy, a z okazji 15-lecia Minecrafta jeden nowy biom. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, żeby ten odcinek się niósł i więcej osób się dowiedziało, co w nowej aktualizacji Minecrafta będzie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!